By dotrzeć do sedna sprawy, ja, Lina Inverse wraz z dwojgiem przyjaciół wyruszyliśmy do Sairak. Wrmogun i jego kompan nie dawali za wygraną. Zboczyliśmy z drogi, aby umknąć prześladowcom, ale nie udało się. Atak golemów w jaskini, spływ rzeką z wodospadem i porwanie Ameli nie ułatwiły wędrówki. Gdy wreszcie pokonałam Wrumuguna przy pomocy kuli smoka, do Sairak wciąż było daleko, ale nie mogę się teraz wycofać. Och nie! Weselna rapsodia Liny. Mam tego powyżej uszu. Lina, złamałaś prawo. My, trzej rycerze z Gondor, rzucamy ci wyzwanie. Następni? Zaczekajcie. Jesteśmy po stronie sprawiedliwości, nie jesteśmy złoczyńcami, naprawdę. Cicho. Lina Inverse jest zbiegiem. Ja i je, czarny rycerz z Gondor, odrąbię ci głowę. Posmakuj mego turbo ciosu. Sam tego chciałeś. Ogniokula. Gdybym walczyła na serio, już bylibyście martwi. To tylko mała nauczka. Niezła nauczka. Przepraszam, panno. Znów jakiś cudak? Uważaj, bo spuszczę ci lanie. Nie, proszę, ja tylko się przyglądałem. Chcę prosić panią o pomoc. Nie podoba mi się ten osobnik. Opanuj się, Amelio. To nie jest troll czy coś w tym rodzaju. Co to jest troll? Trzymaj się od nas z daleka. Zawsze tak traktujecie ludzi? Dobrze, zrobię to, jeśli muszę. Niech nikt więcej już nie ucieka na widok tego człowieka. Co się stało? Rzucono na ciebie klątwę, żebyś budził wstręt u dziewcząt. To bardzo silna klątwa, więc ona mnie zaczarowała? Chyba masz poważne kłopoty. To prawda. Nazywam się Halas Raizu. Jestem jedynym synem klanu Raizu, najbogatszej rodziny w okolicy. Nadziany chłopczyk, co? Pewna wiedźma chce zawładnąć moimi dobrami. Wiedźma? Tak, czarownica o imieniu Kali. Zjawiła się pewnego dnia i zażądała, bym poślubił jej córkę. Kali? Znasz ją? Czarownica Kali ma naprawdę wredny charakter. Wydaje swe córki za bogaczy i potem okrada ich ze wszystkiego. A ty masz być następnym wybrańcem? Ale przecież wydała już za mąż 9 swoich córek. Jest jeszcze 10. Nie do wiary. Z pomocą magii zawładnęła moim domem i zmusza mnie do ożenku. I co? Oczywiście odmówiłem. A wtedy postawiła mi warunek. Warunek? Jeśli w ciągu tygodnia nakłonię jakąś dziewczynę, by ze mnie wyszła, zostawi mnie w spokoju. Jeśli nie, muszę poślubić jej córkę. A potem rzuciła na ciebie klątwę, byś odstraszał dziewczęta. Nie miałem o tym pojęcia. Desperacko wędrowałem z miasta do miasta, szukając kogoś, kto by zechciał wziąć ze mną ślub. Okazało się to niemożliwe, prawda? Tak, ale w końcu kogoś spotkałem, tak? Ta jedna jedyna, która za mnie wyjdzie. Ale kto to? Pani, pan Dolino. Tylko pani, która przejrzała zakusy Kali i uratowała mnie. Jest pani jedyną, którą mogę o to prosić. Nie tak prędko, mam dopiero 15 lat. Jeszcze nie zgłupiałam, żeby wychodzić za mąż. Nie chodzi o prawdziwe małżeństwo, tylko takie na pokaz. Chcę pozbyć się Kali i jej córki z mego domu.
Niech się pani zgodzi, panno Lino. Proszę go poślubić. Sama za niego wyjdź. Jeśli się zgodzisz, daruję ci karetę, która zawiezie was do Sajrak. Świetna myśl. Gdybyśmy mieli powóz, nie musielibyśmy obawiać się tych wszystkich rycerzy prawa. Co ty wygadujesz? Prawdziwe czy nie, małżeństwo jest małżeństwem. Niedoświadczona panna nie może tak po prostu wziąć ślubu. A za 1000 sztuk złota? 1000? Nie mogę. Więc za 2. 2000? Mogę dać nawet 5. Tyle forsy? Więc na co czekamy? Bardzo dziękuję. Nie podoba mi się to. Co tu się stało? Ta straszna Lina. Lina? Dokąd poszła? Tam. Widać jakieś miasto. Doskonale. Matko, kiedy Hala zwróci? Myślę, że bardzo szybko. Nie sądzę, by wiele wskórał. Wróciłem. Jesteś szybki, młody człowieku. Znalazłeś towarzyszkę życia? Proszę. Niemożliwe. Oto moja narzeczona Mina. Mino, przywitaj się. Dzień dobry, nazywam się Mina. Jestem taka szczęśliwa, że mogę was poznać. Co pani wyprawia? Coś nie tak? Staram się dobrze grać swoją rolę. Proszę zachowywać się naturalnie. No dobra. Matko, klątwa, którą rzuciłam na Hallasa, została zdjęta. Kim jest ta dziewczyna? Miło cię poznać. Odparła ten czar. Ona też zna się na magii. Jest dobra, jeśli weźmie mnie pod stępem, mogę mieć kłopoty. Kim są ci ludzie? Jestem Ofelia, pokojówka panny Mini. A ja jestem jej lokaj. Przepraszam, nazywam się Gagarin. Skąd ja znam tę twarz? Tak, to muszą być oni. Więc wszystko załatwione. Ceremonia odbędzie się jutro. Możecie odejść. W porządku, taki był układ. Udało się. Nie spodziewały się tego. Ślub odbędzie się jutro bez problemów. Mam nadzieję. To spojrzenie, jakie rzuciła mi Kali. Ona tak łatwo się nie podda. Matko, myślisz, że się uda? Zostaw to mnie. Wszystko będzie dobrze. Jest pani taka piękna, panno Lino. Bez przesady. Czy to naprawdę Lina? Co ty wyprawiasz? Panno Lino, weźmy ślub na poważnie. Schwytacie Linę Inversę i Gauriego Gabriela. Zróbcie to, a nagodzę was sowicie. Zrozumiano? Jak mamy to zrobić? Występują w przebraniu. Pójdę na ten ślub i zdemaskuję ich. Wtedy dam sygnał. Wszystko jasne. Pokażę jej, co znaczy wejść w drogę Kali, wielkiej czarownicy.